Dzisiejsza Ewangelia jest powtórzeniem tej z 1 stycznia, bo dotyczy się nadania imienia Jezus, jakie Pan nasz otrzymał przy swoim obrzezaniu. Imię Jezus, jak czytamy w Ewangelii Świętej, zostało nadane Panu przez samych aniołów, to znaczy przez posłańców, którzy przyszli od Boga Ojca i Bóg Ojciec sam wybrał swojemu Synowi imię tutaj na ziemi, imię Jezus Chrystus. Jest to zatem imię, które pochodzi prosto z nieba. Sam Bóg Ojciec jako Ojciec wybrał dla swojego Syna imię, a zatem chciał, ażeby w tym imieniu miała cała ludzkość zbawienie. Dlatego, że Chrystus przyszedł na zbawienie całej ludzkości, stąd też Jego święte imię, stąd też imię Jego jest święte. Jest to imię święte dlatego, że zostało nadane przez Boga, pochodzi z samego z nieba, jest zatem imieniem pochodzenia, można by rzec, boskiego. Ale jest również imieniem świętym dlatego, że i natura ludzka, człowieczeństwo Chrystusa było od samego początku święcone poprzez bóstwo, poprzez jednoczenie z bóstwem, ale również dlatego, że Chrystus jako człowiek mógł i zbierał coraz więcej zasług już to od chwili poczęcia, poprzez obrzezanie, aż po swą chwalebną śmierć na Krzyżu Świętym. I przez cały ten okres, od obrzezania aż do tej pory, nazywamy naszego Zbawcę, Zbawiciela Jezusem Chrystusem. Dlatego, że dał nam Go Bóg na przebłaganie za nasze grzechy. Chrystus poświęcił się na przebłaganie za grzechy ludu. Tutaj wspomnę, że ta msza święta jest również odprawiana w intencji przebłagania Boga Ojca za wszystkie nasze grzechy, naszych rodzin, miasta, ojczyzny, wreszcie całego świata. I to przebłaganie jest w Jezusie Chrystusie. On przebłagał Boga Ojca, dlatego, że tylko i wyłącznie ofiara Syna Bożego była godna, by uśmierzyć gniew Boga z powodu grzechów ludzkich, byłby zadośćczynić za grzechy ludzkie Bogu Ojcu. Tylko i wyłącznie Syn Boga mógł złożyć ofiarę, która by się Bogu podobała. I taką ofiarę złożył Jezus Chrystus z samego siebie i był On nie tylko ofiarą, ale również ofiarnikiem wiecznym i najwyższym kapłanem. I Jezus Chrystus jest wiecznym i najwyższym kapłanem. I wszystko, co się dzieje zbawczego w Kościele, wszystko to dzieje się przez Jezusa Chrystusa, w imię Jezusa Chrystusa. Wielokrotnie wymawiamy w czasie mszy świętej imię Jezus Chrystus. Przez Jezusa Chrystusa, to jest końcówka modlitwy, którą znajdujemy w mszale. Prosimy Boga przez Jezusa Chrystusa, przez Jego wstawiennictwo, przez Jego wartość, Jego ofiarę. Tylko wtedy nasze modlitwy mają sens. Żadna modlitwa, która nie jest w imieniu Jezusa Chrystusa, nie jest słuchana przez Boga. Może się oczywiście zdarzyć, że w przypadkach, gdy ludzie bez swojej oczywiście winy, gdy mają niezawinioną, nieprzezwyciężalną nieświadomość istnienia prawdziwej wiary i tak dalej, to Bóg takich ludzi może też wysłuchiwać, jeżeli implicite nie jest tam zawarta pewne poddaństwo Panu Bogu. Ale normalna droga dla tych, a zwłaszcza dla tych, którzy już poznali prawdę wiary, jedyna droga do Boga Ojca, do przebłagania za nasze grzechy, jest drogą przez Jezusa Chrystusa, przez Najświętsze imię Jezus. Mamy tutaj jeszcze w Polsce ciągle ten piękny zwyczaj witania się, pozdrowieniem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest to, co prawda, już coraz bardziej zanikające pozdrowienie, ale warto jest tutaj zastanowić się, że nie jest to czysta kurtuazja, czy jakiś obyczaj, tradycja, którą odziedziczyliśmy po przodkach. Nie, jest to wyznanie wiary, najkrótsze, najwspanialsze, najbardziej intensywne wyznanie wiary. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest to jednocześnie najwspanialsza, można by rzec, modlitwa, dlatego, że w tejże modlitwie chwalimy Jezusa Chrystusa. Modlitwa ma przede wszystkim ten aspekt pochwalny. Jesteśmy stworzeni dla chwały Boga, dlatego, żeby chwała Trójcy Przenajświętszej, ale również Jezusa Chrystusa się rozszerzała, obejmowała coraz większe obszary
ziemi, teraz wszystkie kontynenty, całą ludzkość. I w tymże pozdrowieniu mamy pochwalenie samego Jezusa Chrystusa. Za tę modlitwę niezwykła i wspaniała. Warto do niej wracać, by i też warto jest rozumnie się nią posługiwać. Nie? To niestety często się słyszy na ulicy, że ludzie pomijają najważniejszą część tego pozdrowienia. Mówią, niech będzie pochwalony, ale już jakby Jezus Chrystus, jakby to było za dużo dla nich. Najważniejsza część tego pozdrowienia zatem zostaje ukrócona. Nie bądźmy leniwi w ten sposób i starajmy się, jeżeli stosujemy to pozdrowienie, zawsze w pełnej formie je wymawiać, ale też nie przy każdej okazji. To też trzeba pamiętać, że można przedobrzeć, bo są tacy ludzie, którzy bezustannie mają Boga na sercu, a nie zawsze jest to wskazane, Boga na ustach, a nie zawsze jest to wskazane, dlatego że okoliczności są takie czasami, że niedobrze jest zawsze mówić i tak nachalnie o Panu Bogu i tak dalej. Boga trzeba mieć zawsze w sercu, ale jeżeli mówimy o Nim, to musimy czasami zastanowić się, jak nasze słowa, na jaki grunt padną, żeby czasami nie sprowokować ludzi do jakichś bluźnierstw czy śmiechów. Nie zawsze jest dobry czas, żeby używać pozdrowień religijnych i tak dalej. Trzeba być roztropnym, żeby chwalić Boga, wyznawać Go, przyznawać się do świętej religii, świadczyć o Bogu, przekonywać innych, ale trzeba to robić zawsze z rozumem, tak by nie narażać właśnie tego świętego imienia Jezus Chrystus na drwiny, czy na to, żeby spotkać się ono z obojętnością. Jeżeli na z ulicy pozdrowimy kogoś przypadkowego tym pozdrowieniem, to rzadko słyszymy odpowiedź zwrotną, bo ludzie nawet nie wiedzą, o co chodzi. Jest to dla nich dziwne. Zatem musimy pamiętać o tym niewymawianiu imienia Boga na daremno, a czasami taka pewna chorobliwa nadgorliwość może do tego doprowadzać. Niemniej jednak zawsze trzeba pamiętać o tym, że tylko i wyłącznie Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem. Tylko i wyłącznie w tym imieniu mamy ratunek i tylko i wyłącznie przez te imię, w imię Jezusa Chrystusa, możemy stawać przed obliczem Trójcy Przenajświętszej, Boga Ojca i zanosić Mu modły, przepraszać Go za nasze grzechy i przede wszystkim chwalić Go. Imię Jezus Chrystus, imię Jezus jest imieniem, które pochodzi z nieba, pochodzi od Boga Ojca, jest zatem imieniem najwspanialszym, jakie jest tylko możliwe. To imię też występuje zawsze z innym imieniem w parze, z imieniem Maria, bo Jezus przyszedł przez Marię. Tam, gdzie jest Jezus, tam jest Maria. Tam jest Maria, tam jest również Jezus. Nie da się ich oddzielić i biedni ci wszyscy niedowiarkowie, protestanci, którzy negują macierzyństwo Najświętszej Marii Panny i jej ogromne zasługi i rolę w zbawianiu. Oni nie rozumieją w istocie, kim jest Jezus Chrystus. Nie rozumieją tego, że imię, które nadano Chrystusowi, imię Jezus w czasie obrzezania, przekazały anioły, ale przekazały one do ludzi, do Najświętszej Marii Panny, do świętego Józefa i tak dalej. Przez nich właśnie dzieje się również zbawienie przez Najświętszą Marię. Zaczęliśmy nowy rok i najlepszą rzeczą, którą możemy sobie życzyć w tym rozpoczynającym się roku, jest to, żeby to imię było, imię Jezus Chrystus było takim hasłem na cały ten rok, nie tylko oczywiście hasłem, ale czymś, co będzie głęboko wyryte w naszych sercach, żebyśmy zwracali się w chwilach potrzeb, w chwilach trudnych, w chwilach pokus, zwłaszcza do Jezusa Chrystusa o ratunek. Byśmy wymawiali wtedy to święte imię z największym przysługiem i do Pana Jezusa zwracali się o pomoc i też byśmy nigdy nie zapomnieli, po co jesteśmy. Jeśli będziemy wymawiać to pozdrowienie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to będziemy robić to, po co jesteśmy stworzeni. Będziemy realizować cel naszego życia, cel, dla którego Pan Bóg nas tutaj umieścił na ziemi, cel, dla którego Pan Bóg nas stworzył i cel, dla którego Pan Bóg również nas odkupił. Odkupił nas
przez Najświętsze imię Jezus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Niepokalane serce Maryi. Módl się za nami.